Tutaj, proszę Państwa, pociągi odchodzą na lotnisko Okęcie Chopina. Nawet z Modlina przez Warszawę, proszę Państwa, do lotniska Okęcie Chopina odjeżdżają. Także wielka radość. No tak jak widać, proszę Państwa, lotnisko Okęcie Chopina. Bo jak my dzisiaj w Warszawie, proszę Państwa, tych żebrakodziadów obserwujemy, jedziemy teraz z Łowicki, z Mokotowa. Jeszcze niechcących, proszę Państwa, sfilmowaliśmy tych takich zielonych. Nie są to solowcy, tylko tacy, no warszawscy. Żeby ludzie bez biletów nie jeździli. I tak tych bezdomnych nawet jeździ tymi pociągami na lotnisko Okęcie Chopina pełno. Także dzisiaj przy 24 marca 2014 Państwo widzą, jak niewiele tym lochom pasiastym potrzeba do rechodupstwa. Nażreć się, nachlać się, pokopcić. No i tak jak jedziemy przez Rakowiecką, przez to jezuickie sanktuarium, nawet oni nie wiedzą, że tam nie ma tych obrazów. Natomiast na Łowickiej, proszę Państwa, jakaś tam wcale nie dyskusja, tylko 5-7 osób, jakieś pogaduszki, wcale nie jest to promocja i nikt nic nie wie. O, także Państwo zobaczą, o 21.29 przez Anglię, Amerykę, Białystok, Hańcza, proszę Państwa, Suwałk przyjedzie. O, także proszę Państwa, a tak to tutaj w tej Warszawie nikt nic nie wie, proszę Państwa. I to nie dlatego, że tu nie jest Czechosłowacja, że tu nie jest Anglia, Ameryka, Białystok, że tu nie jest Poznań, że tu nie jest Gdańsk ani Kraków. Tylko po prostu dlatego, że tym świniom pasiastym, które żebrzą nawet tam, proszę Państwa, na Mokotowie, jak z tej Łowickiej idę do metra, no to na rowerze taka żebraczyna katolicka kilka razy się przymierzała. O pyta proszę. Także proszę Państwa, te świnie pasiaste, no to na msze, po co im chodzić na msze? Na msze to pójdą sobie raz do roku, a tak to tylko pokopcą, nażrą się, naklają się i po prostu rechodupstwo uprawiają. O, tutaj też do Łodzi, proszę Państwa, będzie odjazd, ale tam z Anglii, Ameryki, Białystok do Łodzi tych Żydów, jak to Białystok miłości moja mówił, przepędziuli. Także oprócz rechodupstwa stadnego papieskiego nie ma tutaj kultury w katolickiej Polsce.